Polityczne Graffiti, Dorota Gawryluk. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj moim gościem jest pan Leszek Burzyński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Pan Marek Biernacki, szef MSWiA, nie chce już z panem pracować. Tutaj mam depeszę Polskiej Agencji Prasowej, z której wynika, że rzecznik rządu Krzysztof Luft poinformował, że do premiera trafiły już wnioski szefa MSWiA Marka Biernackiego o odwołanie wiceministrów w tym resorcie, Krzysztofa Budnika i Leszka Burzyńskiego. Jak się czuje człowiek, któremu szef podziękował za współpracę? Oczywiście te chwile nie należą do chwili przyjemnych. Są to trudne chwile w życiu człowieka i trzeba po prostu wykazać się siłą i mobilnością, żeby tak trudne chwile przeżyć. Niemniej tak to się dzieje, między innymi w polityce, że ludzie mają prawo dobierania sobie, czy też szefowie mają prawo dobierania sobie zespołów po to, żeby w ich ocenie mogli sprawniej realizować swoje zadania i cele. A czy spodziewał się pan tej decyzji, czy też było to dla pana kompletne zaskoczenie? Otóż ja uznaję prawo szefa do dobierania sobie zespołów. Przy czym proszę pamiętać, że ludzie piastujący taką funkcję jak ja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, są zatrudnieni na podstawie aktu powołania. Charakter prawny takiej umowy ma to do siebie, że można dokonywać odwoływania w każdej chwili bez uzasadniania. Czyli cały czas się pan spodziewał, był pan w gotowości? Otóż nie. Czasami, kiedy człowiek jest przekonany, że robi swoją pracę dobrze, to trudno, tym bardziej trudno przeżyć taki moment. Za chwilę dojdziemy do tego, w jaki sposób w pana przekonaniu pan swoją pracę wykonywał. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak to wyglądało i w jaki sposób pan Marek Biernacki, pan minister Biernacki przekazał panu tę informację? Czy zawołał pana do siebie do gabinetu, czy też pisemnie poinformował pana, że już nie chce, żeby pan pracował w MSWiA? Ja myślę, że tutaj zachowanie pana ministra było w taki sposób, jakie być powinno, z zachowaniem wszelkich arkanów do oznajmiania tego typu wiadomości. Myślę, że tutaj nie mogę mieć żadnych uwag co do tego. Myślę, że ważniejsze od tego, w jaki sposób to zostało powiedziane, jest co zostało powiedziane. W jaki sposób pan minister uzasadnił konieczność pana odejścia? Otóż ja jeszcze raz powtórzę, że ja jestem zatrudniony na podstawie aktu powołania i tutaj do odwołania nie potrzeba podawać żadnych uzasadnień. I nie powiedział nic, nie powiedział, dlaczego pana dymisjonuje? Otóż sądzę, że taki wniosek z rozmowy wynika, iż jest to rodzaj odpowiedzialności politycznej za zdarzenia, które miały miejsce w ministerstwie w moim obszarze. To znaczy, jakie wydarzenia i jaka odpowiedzialność polityczna? Bo pan na pewno pytał pana ministra, no dlaczego, prawda? Każdy normalny człowiek w momencie, kiedy szef mówi mu do widzenia, pyta, no tak, ale dlaczego? Otóż ja nie zadaję takich pytań. Jeszcze raz, szanuję prawo każdego szefa do dobierania sobie zespołów dla celów, które mają być realizowane i nie moją rzeczą jest zadawać takie pytania. Pan mówił o odpowiedzialności politycznej za to, co działo się w MSWiA. O jaką odpowiedzialność chodzi? O odpowiedzialność polityczną. A co to konkretnie oznacza? Bo dla prostego człowieka, no nie wiadomo, co to jest odpowiedzialność polityczna. To jest takie bardzo ogólne pojęcie. Ja przyznam, że też mam problem ze zdefiniowaniem, co to dokładnie znaczy. Pozostaję przy takim określeniu i uznaję to jako prawo do podejmowania decyzji. I tak to panu zostało przekazane, że to jest odpowiedzialność polityczna za to, co działo się w MSWiA. Dziennikarze spekulują, pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka opinii. Mówi się, że powodem odwołania jest nieprzygotowanie do wprowadzenia od stycznia nowych dowodów osobistych. Pan jest za to odpowiedzialny, za to, żeby to było przygotowane i te nowe dowody weszły od 1 stycznia. Czy pan się czuje tutaj winny? Otóż taki projekt jak karta identyfikacyjna jest z definicji projektem wieloletnim. Chciałbym zwrócić uwagę, iż ja rozpocząłem pracę w ministerstwie pod koniec stycznia bieżącego roku. Nadto te czynności, które przeprowadziliśmy, skutkowały opracowaniem całego układu organizacyjnego, wzoru nowego dowodu osobistego, wzoru, nazwijmy to, technicznego, ze wszelkimi zabezpieczeniami, a jest ich 12 na 3 różnych poziomach trudności. Został określony sposób realizacji tego projektu i w efekcie 30 września parafowaliśmy umowę, która w jednym ze swoich punktów zawiera klauzulę mówiącą, iż
z dniem 1 stycznia roku 2000 rozpoczniemy proces wprowadzania nowych dowodów osobistych. Czyli był Pan przygotowany cały czas do rozpoczęcia wprowadzania nowych dowodów 1 stycznia? Tu nie było żadnych opóźnień? Tak mówią fakty. Natomiast zgodnie z ustawą, znowelizowaną już w tym zakresie ustawą, dowody miały być wprowadzane od roku 2000. Inny zarzut to niestworzenie Centralnego Rejestru Pojazdów. Miał być w lipcu, tutaj nie powstał. Pan też się tym zajmował. Ja przyznam, że nie znam takiego zapisu i chyba nikt się nie wypowiadał co do tego, iż centralna ewidencja pojazdów, właścicieli pojazdów i kierowców miała być gotowa w lipcu. Otóż tak się stało, że z dniem 1 lipca zlikwidowano wojewódzkie ewidencje pojazdów. Coś musiało powstać i tutaj w to miejsce. Musiałoby coś w to miejsce poznać, ale nie powstać. Ale ustawodawca zapisał w ten sposób, że z dniem 1 lipca tworzy się centralną ewidencję pojazdów, właścicieli pojazdów i kierowców. A więc ten zapis wskazuje, iż rozpoczyna się pewien proces, a nie z dniem 1 lipca, bo fizycznie było to niemożliwe. Cały rejestr w obszarze całego kraju funkcjonuje. Tutaj też nie czuje się Pan odpowiedzialny za to, że ten rejestr nie powstał. Ja chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy również cały układ organizacyjny, sformułowaliśmy całą architekturę systemu, sformułowaliśmy specyfikację istotnych warunków zamówienia. Są to dwa elementy, które pozwalają na rozpoczęcie procesu wyłaniania wykonawcy tego projektu. Niektórzy mówią, że to za późno, że prace trwają zbyt długo, że to powinno być już, brakuje tego rejestru. Otóż ja potwierdzam jedną rzecz, że centralna ewidencja pojazdów, właścicieli pojazdów i kierowców to jest również z samej definicji, a mówię tutaj o uwarunkowaniach uwzględnionych w ustawie o finansach publicznych, jest projektem wieloletnim. I problem roku 2000. Dziennikarze zarzucali Panu, że Pan bagatelizował tę sprawę. Ja nie spotkałem się z jakimikolwiek merytorycznymi zarzutami. No na przykład, że Centrum Informacji o roku 2000, Centrum Monitorowania Zagrożeń powstały z opóźnieniem. Miały powstać w marcu, powstały chyba pod koniec kwietnia. To wskazywałoby, że jednak opóźnienie nie jest duże. Natomiast ja nie znam takiego terminu, który mówiłby, iż miało to powstać w miesiącu marcu. Natomiast potwierdzam jedną rzecz, że stworzyliśmy niezbędne narzędzia do rozwiązywania problemu roku 2000, a więc Narodowy Plan Działania, a więc harmonogram realizacji, czyli tutaj a też więc było układ wszystko organizacyjny. Jesteśmy przygotowani do problemu roku 2000. Nic się złego nie stanie z komputerami. Ja otrzymuję raporty z poszczególnych sektorów i one mówią o stanie przygotowań. A proszę zważyć jeszcze jedną rzecz uwagę. To nie jest tak, że jeden Burzyński jest w stanie rozwiązać problem roku 2000 we wszystkich instytucjach funkcjonujących w kraju. To jest po prostu niemożliwe. Kto tak pojmuje, to znaczy, że nie wie, o czym mówi. Natomiast chcę powiedzieć tak, że my jesteśmy odpowiedzialni i zrealizowaliśmy to za stworzenie układu organizacyjnego do zarządzania, do monitorowania działań w zakresie rozwiązywania problemu roku 2000 i z tego się wywiązaliśmy. To zostało zrozumione. Do tego ja już nic nie rozumiem, bo tak, na wszystkie zarzuty Pan odpowiada, że Pan pracuje dobrze. Przepraszam, o jakich zarzutach Pani mówi? Bo ja chciałbym, żeby Pani spróbowała sformułować te zarzuty, a wtedy spróbuję się merytorycznie ustosunkować do tego. Pan się ustosunkował do tego wszystkiego, co ja powiedziałam. Mówiłam o rejestrze centralnym, mówiłam o problemie roku 2000, o dowodach osobistych. Dlaczego w takim razie Pan został zdymisjonowany? Skoro pracował Pan dobrze, jeżeli ktoś dobrze pracuje, to powinien pracować dalej. To chyba jest zrozumiałe. Ale ja jeszcze raz powtarzam, to nie oznacza, że nie mogą przyjść ludzie, którzy będą lepiej pracowali. I jeszcze raz powtarzam, że każdy szef ma prawo dobierania sobie zespołu ludzi i ja takie prawo szanuję. Pan minister Biernacki mówił, że będzie się kierował dwoma kryteriami przy doborze tych ludzi. Najpierw kompetencji, później lojalności. Jest Pan osobą kompetentną? Ja w mojej ocenie tak. Lojalną? Ale to w mojej ocenie. I lojalną? Jest to wartość, której zawsze przestrzegam. To w takim razie dlaczego Pan został odwołany? Nie do mnie to pytanie. Pan się nawet nie domyśla? Proszę skierować pytanie we właściwym kierunku. Czy prasa pisze o miotle ministra Pałubickiego, która wymiotła część ludzi wiceministra Tomaszewskiego i teraz można powiedzieć w ten sposób, że miotła ministra Biernackiego wymiata dalej? Nie mam tutaj takiej zasady, takiego sposobu zachowań, że oto będę poza moją firmą dyskutował w sposób publiczny na temat tego, co w mojej firmie dzieje się. Czy fakt, że na stanowisko mianował Pana minister Tomaszewski, miało wpływ na to, że Pan musi teraz odejść? Nie sądzę, żeby taki element miał wpływ. A wracając do tych wydarzeń w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, o tej politycznej stronie odwołania, czy właśnie to odwołanie Tomaszewskiego to była ta przyczyna
pana odwołania? Czy to jest te zawirowania polityczne, o których pan wcześniej mówił? Ja jestem człowiekiem, który przybył do polityki z gospodarki i kieruję się kryteriami merytorycznymi. Być może nie jestem dobrym politykiem i nie potrafię się w sposób właściwy w tym obszarze zachowywać. I jednak wolę pozostać takim, jakim jestem. I co pan będzie robił dalej? Otóż ja mam dobre przygotowanie merytoryczne, funkcjonowałem w obszarze gospodarki i chciałbym do tego obszaru wrócić. I dokładnie może pan powiedzieć konkretnie, czy jakoś ma pan stanowisko upatrzone w jakiejś firmie, czy wróci pan, mówił pan o hucie szkła. Podobno tak, to jest pana miłość. Branża szkła jest to branża, którą kocham, którą się pasjonuję, której, jak sądzę, odniosłem sporo sukcesów, realizując wiele inwestycji. Jest to branża, którą nadal kocham. Czy szkło jest czystsze niż polityka? Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Moim gościem jest pan wiceminister spraw wewnętrznych, był pan wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Leszek Burzyński. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Nie wiem, czy widzicie, co ja tutaj mam. To jest Fundacja Pomocy Dzieciom. Oczywiście popieram w całej okazałości, w całym moim bagażu, gdzie tylko co mam. I polecam wszystkim, żeby też popierali. W końcu dzieci to nasza przyszłość. (0776-576-576). Różowa Landrynka. Oglądaj nasz program w piątek późnym wieczorem. Zadzwoń, dowiesz się czegoś więcej. 0776-576. Musiałabym zgłupić, żeby zabijać tak jak w książce. Policjant uwikłany w śledztwo i namiętny romans z podejrzaną. Thriller, który wywołał skandal obyczajowy. Jak jest, kiedy się kogoś zabija? Ty mi powiedz. Sharon Stone i Michael Douglas. Nagi Instynkt. 23 października o 22. Osadzona w realiach Teksasu lat 30. historia dzielnej kobiety, która po tragicznej śmierci męża walczy z losem o utrzymanie farmy i rodziny. Sally Field, Danny Glover i John Malkovich. Wspaniałe aktorskie trio. Miejsca w sercu. 24 października o 21. Odbiór tylko z nadajników naziemnych. Jeżeli ze wszystkich rzeczy na całym świecie twoje dziecko najbardziej kocha cukierki, a ty na całym świecie najbardziej kochasz swoje dziecko, daj mu NIM2. Cukierki z prawdziwym sokiem owocowym, które twoje dziecko uwielbia i z witaminami, których potrzebuje. NIM2. Łakocie i witaminy. Wszystko, czego skóra potrzebuje do życia. O 9:30 rano w Polsce. Czas zwalnia swój bieg. I można pobujać w obłokach. Knoppers. Świeży i chrupiący wafelek z mlekiem i orzechami laskowymi. Idealny o 9:30 rano w Polsce. Knoppers. To jest śniadanko. Typowe migle, nosy przy ziemi, ogony w górze,
kochają tropić, a nade wszystko kochają jeść. Skąd mają tyle energii? Bo karmią je Pedigree. Teraz Pedigree ma 3 nowe smaki, a dzięki recepturze Fortiville wspomaga naturalną odporność psa, zapewniając mu wewnętrzną siłę. Jedno jest pewne, zawsze znajdą drogę do swojej miski. Pedigree z recepturą Fortiville, opracowany z udziałem lekarzy weterynarii, polecany przez najlepszych hodowców. Jasne, że zmieniłam. Na zielone. Na nową zieloną siłę. Mhm. Wszyscy zmieniają na nowy Persil Green Power. Dlaczego? Wypróbuj go. Nowy Persil Green Power. Wiesz, co masz. Po piąte, nie zabijaj. Po siódme, nie kradnij. A po jedenaste, ubezpiecz się na życie. Royal PBK. Ubezpieczenia na życie.